Mój przepis na sznycel po wiedeńsku. Dzisiaj przyrządzę sznycel po wiedeńsku. Mam tutaj sznycel cielęcy, kupiony w Auchan. No niby jakoś premium, z pochodzenia holenderska cielęcina. No zobaczymy, jakie to mięsko będzie. A pokażę Wam, jak przyrządzić to danie. Na początek wyjmuję mięsko, myję w zimnej wodzie i wrzucam na deskę, żeby to mięsko rozbić. Przy rozbijaniu nie chlapać, można nakryć folią. Generalnie to mięsko na sznycel zawsze musi być dobrze rozklepane. Sznycel, dobry sznycel powinien być cieniutki. Więc najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony i za chwilę będę go panierował. Lekko oprószone mąką. Teraz rozbijam jajka. Muszę je rozszczepać. Do tych jajek oczywiście dodam jeszcze sól oraz pieprz. Sznycelki już gotowe do wrzucenia na patelnię. Będziemy robić ten sznycel na masełku, ewentualnie na można słonince, akurat na masełku sobie zrobię klarowany. I tutaj mam ziemniaczki ugotowane wcześniej z chrzanem, z zielem angielskim, z kolendrą, z ziarnami kolendry. I te ziemniaczki na zimno zaraz pokroję na plasterki i zrobię bawarską czy tam austriacką sałatkę. Tutaj zrobiłem sos oliwa z oliwek. Można też można zrobić to na boczku czy na słoninie z tłuszczem zwierzęcym. Ja akurat dzisiaj mam ochotę na oliwę z oliwek, dlatego sobie zrobię na oliwie z oliwek. Do tego łyżka musztardy, ocet, najlepiej jabłkowy. Ja nie miałem akurat jabłkowego, dzisiaj dałem balsamiczny, dlatego ten sos jest dosyć ciemny. No i do tego zioła. A tutaj mam naszykowane już pokrojone kartofle zimne, ugotowane wcześniej z młodą cebulką. I teraz całość będę polewał moim sosem. Jeszcze zamieszam, żeby był dobrze wymieszany. Całość polewam tym sosem. I mam, jak wymieszam sałatkę, sałatkę bawarską, kartofel salad. I to jest sałatka, którą się podaje do sznycla wiedeńskiego. Wrzuciłem teraz sznycel na patelnię. Trochę za duży na moją patelnię, ale niestety nie mam większej. Będę nim manewrował, tak żeby go usmażyć. Na szczęście to będzie szybka obróbka termiczna, bo on jest cieniutki. Nie ma co go trzymać długo. Zwłaszcza, że jest z bułką tartą, czyli gdybyśmy go za długo trzymali na tłuszczu, to już będą się wydzielały nam szkodliwe toksyny. Krótka obróbka z jednej, z drugiej strony i na talerz. Obróciłem już sznycla na drugą stronę. Za chwileczkę powędruję na talerz. Ja zawsze robię na oko, nie mam co mówić, bo to wszystko zależy potem, jaka kuchenka, jaki ogień i tak dalej. Tutaj temperatura taka musi być no, dość duża, krótka obróbka termiczna, ale też nie bardzo wysoka, bo to jest, mówię, cieniutkie mięsko. Tutaj nie trzeba tak jak na steka, wystarczy mniejsza temperatura. No i jest gotowy mój sznycel. To co jeszcze jest ważne, to do sznycla sok z cytryny. Ja akurat nie mam cytryny, mam sok bio z cytryny i tym soczkiem sobie skropię delikatnie tego sznycla. I nakładam sałatkę. Sałatkę, słuchajcie, się je jako dodatek, czyli to nie ma być główne danie. Jakbym zjadł taką michę, to bym się najadł ziemniaków, a nie sznycla. Jak jem mięso, to jem mięso. A to ma być tylko dodatek smakowy, więc nakładam sobie kilka plasterków tych ziemniaków, a resztę można spokojnie schować do lodówki i tak się je
tą sałatkę na zimno.